Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy odcinek jest inkluzywny, to ostatnio modne słowo, bo dotyczy zarówno tych, którzy są na etapie budowy bądź planowania, jak i tych, którzy zamieszkują już swój wymarzony dom. Jak wynika z tytułu, zajmiemy się, bazując zarówno na empiryzmie, jak i predykcji, wyborem źródła ogrzewania. Z przyczyn oczywistych pominiemy węgiel, uznając go za melodię przeszłości. Pomijamy także drewno, pellet i ekogroszek, skupiając się na bezobsługowych systemach ogrzewania, wśród których najpopularniejsze są pompa ciepła i kocioł gazowy. Co wybrać? Jakie są plusy i minusy powyższych? Dla subskrybentów nie jest to tajemnicą, tych, którzy są na kanale pierwszy raz, informujemy. Jesteśmy producentami pomp ciepła Sola, więc nie unikniemy zarzutów o stronniczość, które to zarzuty, jak przekonacie się Państwo oglądając ten materiał do końca, nie będą do końca zgodne z prawdą, ponieważ już na wstępie zaznaczamy, że są takie warunki, konfiguracje czy sploty wypadków niezależne od nas, w których kocioł gazowy po prostu wypada lepiej w tym miejscu i w tym czasie. Zaczynamy od kosztów inwestycyjnych, koszty eksploatacyjne zostawiając na kolejne akapity materiału. I tutaj, jak się Państwo domyślacie, kocioł gazowy stanowi 1/3, czasem 1/4 ceny pompy ciepła. Zaznaczamy, że mówimy o urządzeniach z udokumentowanymi i sprawdzonymi danymi, a także określonej renomie na rynku, nie zawracając sobie głowy bublami, które zwłaszcza teraz ktoś chce nam puścić po cenie zakupu, by odzyskać kasę na kolejny chiński kontener, dajmy na to z tenisówkami dla odmiany, bo na to będzie może akurat popyt. Asów importu i ich wynalazki pomijamy do brzegu. Dobry kocioł i dobra pompa to stosunek 1/3 mniej więcej. Jednak koszt inwestycyjny to nie tylko sprzęt, bo są jeszcze koszty przyłączenia do sieci. I tutaj grupa klientów dzieli się nam na pół. Wszelkiej maści samotnicy, tak uogólniamy, romantycy, miłośnicy dzikiej natury, którzy posiadają działki z dala od cywilizacji, są wręcz skazani na użytkowanie domu w oparciu o energię elektryczną, bo często nie ma w najbliższej okolicy nitki gazowej, a nawet jeśli jest gdzieś na przykład we wsi w dolinie, to dołączenie do niej stanowi koszt, który dyskwalifikuje kocioł gazowy jako z automatu tańszy od pompy. To jedyna sytuacja, w której wydatek początkowy działa na korzyść pompy. Ale jeśli nasza działka bądź dom, w którym modernizujemy źródło, znajduje się blisko bądź posiada przyłącze gazowe, to w naszej osobistej opinii grzechem byłoby nie skorzystać. I tak jak obiecaliśmy na początku, są konfiguracje, w których nawet producenci pompy ciepła zdecydowaliby się na kocioł gazowy. A powyższa jest właśnie jedną z nich. Jednak koszt inwestycyjny dla każdego, kto posiada odrobinę myślenia abstrakcyjnego i zdolności przewidywania, to ułamek ceny, którą płacimy za komfort termiczny. Najważniejsza bowiem jest eksploatacja, a jest ona zależna od trzech czynników: jakości urządzenia grzewczego, charakterystyki termicznej budynku oraz ceny surowca. W takiej konfiguracji, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, datę publikacji odcinka i fakt, że porównujemy dwa bliźniacze domy, można zaryzykować stwierdzenie, lekko naciągając na korzyść gazu, że mamy remis. Proszę nas dobrze zrozumieć, my nie chcemy publicznie wróżyć z fusów, tym bardziej, że istnieje wiele zmiennych, ale Państwo klikając w ten odcinek, w ten materiał, oczekujecie odpowiedzi na najprostsze pytanie – ile? I nie pytacie o kilowatogodziny ani metr sześcienny, a złotówki. Zatem porównując dwa ostatnie sezony grzewcze u naszych klientów, aktualne wówczas ceny, możemy przyjąć, że 300-metrowy dom wydaje na ogrzewanie pompą około 5000 zł, 6, dom do 200 metrów do 3000, niewielki 100-metrowy dom to 2000. Skąd te dane? Proszę, nagraliśmy dla Państwa kilka odcinków w ciągu ostatniego roku, które był to zabieg celowy, nieprzypadkowo. Kręcone były w domach o różnej charakterystyce. Mieliśmy dom z końcówki lat 90., mieliśmy średniej wielkości nowy dom, cały z podłogówką, mieliśmy także niewielki, jednokondygnacyjny domek dla czteroosobowej rodziny i dom ogromny, 300-metrowy, ale zmodernizowany według najnowszych standardów. Wszystkie odcinki znajdziecie Państwo w linkach w opisie filmu. Koszty ogrzewania podobnych domów w oparciu o źródło gazowe wypadają bardzo podobnie, może nieznacznie więcej. Ale nie byłaby to różnica, która równoważyłaby koszt inwestycyjny. Słowem, może się wydawać, że lepszy jest gaz, bo różnice w rachunkach są tak niewielkie na korzyść pompy, że płacąc za nią 3 razy więcej, nigdy się to nie zwróci. Tak jest, drodzy Państwo, na dziś i wszystko to byłoby bardzo proste, gdyby nie wspomniana zdolność przewidywania, której wszystkim życzymy. Obserwując bowiem doniesienia medialne, którym nie zawsze warto ufać na marginesie, ale śledząc poważniejsze i wiążące źródła, czyli decyzje urzędnicze od samorządów przez szczebel centralny aż po Brukselę,
Widzimy wyraźny trend, który premiuje energię elektryczną, a degraduje paliwa kopalne, w tym gaz. Także empirycznie, bo to już się dzieje, to właśnie dla użytkowników energii elektrycznej realizowane i przewidywane są dofinansowania, programy wsparcia, tarcze ochronne, etc. Tymczasem jeśli chodzi o gaz, to najważniejszym, co wydarzyło się w ostatnim roku, było przyjęcie przez Parlament Europejski dyrektywy o charakterystyce termicznej budynku, według której, i to nieodwołalne, już od 2030 roku obowiązywał będzie zakaz montażu kotłów na paliwa stałe w nowych domach, a od 2040 roku obowiązek wymiany tychże w każdym budynku mieszkalnym. I tutaj pojawia się kusząca myśl w naszych umysłach. Do 2040 jeszcze sporo czasu, akurat jest to mniej więcej żywot technologiczny kotła gazowego, więc zainstaluję, a martwił będę się za 15 lat. Niestety to tak nie działa. Niektórzy twierdzą nawet, że ci, którzy dali się nabrać na takie myślenie, wpadli w tak zwaną pułapkę gazową. Znajdujemy się w pułapce gazowej. Ci, którzy teraz zainwestują w przyłącze i kocioł gazowy, w przyszłości będą płacić coraz więcej ze względu na nadchodzące opłaty za emisję, a finalnie będą musieli znów wymienić źródło ogrzewania. Oznacza to, że konieczna jest interwencja rządu, która oprócz komunikowania nadchodzących zmian powinna polegać na wyrównaniu kosztów eksploatacji pomp ciepła i gazu w obecnym okresie przejściowym, żeby krótkoterminowe sygnały cenowe nie narażały inwestorów na wyższe koszty w dłuższym horyzoncie czasowym, mówił wiosną Tobiasz Adamczewski z Forum Energii. No i teraz płynnie nawiązaliśmy do opłat za emisję z tytułu filmu. A odpowiedzialny za nie jest parapodatek ETS2, który spowoduje, że korzystanie z paliw kopalnych, w tym gazu, stanie się po prostu nieopłacalne. Z polskiego na nasze cena metra sześciennego gazu będzie rosła od 2027 roku. Powiecie Państwo, ale energii elektrycznej także. Może i tak, choć nic na to nie wskazuje i ponadto warto pamiętać, że dostawcy energii elektrycznej już ten podatek płacą, a cena prądu nadal jest konkurencyjna. Tak więc dobijamy do obiecanego brzegu, ale uchylamy się od osobistej sugestii i jako konkluzję dzisiejszego odcinka oddamy jeszcze raz głos przedstawicielowi Forum Energii. Ci, którzy zainwestowali w pompy ciepła w ocieplonych budynkach, podjęli dobrą decyzję. Z perspektywy 20-letniego okresu eksploatacji urządzeń pompa ciepła jest tańszym rozwiązaniem. Do końca dekady ceny energii elektrycznej powinny spaść, między innymi dzięki rozwojowi źródeł odnawialnych, za to koszt gazu będzie rósł ze względu na nadchodzące opłaty za emisję tego źródła. Natomiast rzeczywiście problem istnieje teraz, gdy w okresie przejściowym posiadacze pomp ciepła płacą więcej. Tańsza teraźniejszość, ale wydatki w przyszłości? Czy większa inwestycja z bardziej ekonomiczną eksploatacją? Na to pytanie musicie sobie Państwo odpowiedzieć sami. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.